Tramwaje wróciły już na ulicę Filtrową. Jak wyglądała cała ta przebudowa oraz jak jeździ tutaj na linii zabytkowej 36 taki tramwaj z Krakowa? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z lipca 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj Kierunek Nowoczesność Witam Was tutaj, czyścią ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Nowoczesność tutaj prosto z ulicy Filtrowej i z przystanku Nowowiejskiej bo to wszystko w dzisiejszym filmie będzie czyli nowy zupełnie przespół przystankowy Nowowiejska, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, nowe przejście dla pierwszej w tej inwestycji, również powiem oczywiście o przebudowie ulicy Filtrowej, właściwie w tym remoncie. No i rzecz jasna powiem coś tam o tym tramwaju GT6, którego miałem okazję właśnie w tym miejscu nagryć. Zaczynając oczywiście od nowowiejskiej, w tym miejscu przystanek tramwajowy ma być wydłużony, ale nie będzie wydłużony, bo w tym miejscu jest brama. Czyli nowy musiałby się rozpoczynać za tą bramą. Bo ogólnie plan jest dosyć prosty, jeżeli chodzi o te przystanki tramwajowe tutaj na Nowowiejskiej. Aktualnie dwa tramwaje ze sobą się nie mieszczą. No wiecie, Hyundai są dosyć długie. Dlatego też trzeba przebudować całkowicie te wszystkie węzły w tym miejscu tak aby dwa tramwaje za sobą się mieściły i mogły przejechać w takiej jednej sesji światła, czy to w prawo, czy to w lewo, czy jeden prosto. W zależności oczywiście od kierunku. Natomiast co ważne, przystanki wszystkie w tym miejscu będą przebudowane tak aby były na wylotach. Ma to plusy i minusy. Minusem jest to, że jeden w kierunku dworca centralnego będziemy mieli dwa bardzo blisko przystanki tramwaj obok siebie. A plusem jest to, że dwa tramwaj po prostu będą przejeżdżać na jednej sesji świateł, a następnie obsługiwać i robić wymianę pasażerską bez konieczności stania na światłach. Aktualnie w tym miejscu już powoli ślubią korki, poprzez to, że tutaj jeździ 10-11 i wszystkie te linie tramwajowe jadą w kierunku, na prawie wszystkie linie tramwajowe po, poza 17 i 33, jadą w kierunku Politechniki. Natomiast niedługo jeszcze tutaj dorzucą się dwie nowe linie tramwajowe: i 19, i linia oczywiście 14, bo po prostu ponownie wróci do Warszawy. a tego też planowane są te przy przebudowie przy, przy tych przystanków. Na ich krańcach mają pojawić się nowe przejście dla pieszych przez każdą z tych ulic i będą prawdopodobnie tam też sygnalizyce świetne. Natomiast więcej o tej inwestycji na razie jeszcze nie wiemy. Tramwaje to analizują, a tramwaje do Wilinowa już już te nowe pojadą od się najprawdopodobniej, więc co ja mogę powiedzieć? No, trochę cienko to wygląda. Cięgo, dzięko, ale na razie poczekamy i pewnie będziemy czekać, aż ta, ta przebudowa się zakończy, jeszcze trochę niestety dłużej. Tymczasem przechodzimy do ulicy Filtrowej, która się zmieniła w ostatnim czasie. A tutaj główne prace, jeżeli chodzi o przebudowę, to tam, na tym odcinku asfaltowym zostało wybudowane nowe odwodnienie. Jak i również tutaj w tym miejscu zostało też coś jeszcze innego zwane. Znaczy, tak, jeżeli chodzi o odwodnienie, to zostało w ogóle od nowe wybudowane, podobnie jak będzie dalej zwane na Alei Waszyngtona. Natomiast tutaj w Krzywickiego zostało budowany całkowicie nowy przejazd. Wszystkie te przejazdy zostały, dostały nową nawierzchnię asfaltową. Wszystkie łuki i ogólnie tory miały być wymienione, natomiast zostały też po części sfrezowane na tym odcinku przez taką nową maszynę, która po prostu tramwaje zatrudnimy, która normalnie obsługuje linie kolejowe, które frezuje jeżeli chodzi o szyny, ale tym razem pojawiła się na części tramwajowej. Podobno nowe szyny są tak wyprofilowane, że nawet tramwaje tutaj są cichsze. Ma to o tyle znaczenie, że na tym odcinku tramwajowym e, tramwaje w godzinach z tego co pamiętam 22.06 muszą jeździć z maksymalną prędkością 30 km na godzinę, po to, żeby po prostu mieszkańcy mieli tutaj w okolicy ciszej. Taka ciekawostka. A tego też jakiekolwiek możliwości wyciszenia tych szyn są oczywiście na wagę tam. Wiadomo, że tramwaje tutaj w tym miejscu można było obecnie dość łatwo wyciszyć poprzez budowę w ten sam sposób jak tramwa, tramwaje na Winnice z wyciszeniem jeżeli wśród całej części szynowej, oczywiście budowę rozchodnika w tym miejscu, ale na tą inwestycję się nie zapowiada. Na razie tory i podkłady są takie jakie były, zielone tramwisko jest samosiejką, ale może w przyszłości to się trochę tutaj zmieni i będzie lepiej wyglądać. Natomiast od tego miejsca już faktycznie możemy zobaczyć, że jeszcze w czerwcu był tutaj przystanek tymczasowy dla autobusów, a na dalszym odcinku były prowadzone prace, jeżeli chodzi o torbisko tramwajowe. System odwodniowy oczywiście już został całkowicie zrealizowany na samym odcinku. Wszystko już tutaj normalnie powinno śmigać, więc tak jak dzisiaj lało i faktycznie było całkiem mokro, to tutaj powinno to wszystko w miarę wytrzymać i tramwaje nie powinny jeździć pod wodą. Przynajmniej takie były założenia. Więc tutaj te wszystkie rynienki, które zostały zrealizowane w ramach tej inwestycji, powinny być teraz całkiem ładne, i tramwaje nie powinny być tramwajami wodnymi w trakcie deszczu ulewnych, tylko po prostu normalnie powinny jeździć po szynach. No, przynajmniej w tym miejscu, bo wiadomo, że są cały czas miejsca, właściwie dosyć dużo jest w Warszawie, gdzie tramwaje w trakcie takich ulewnych deszczów są po prostu tramwajami wodnymi. Tymczasem, tutaj na Placu Natowicza cały czas przypominam, że jest planowana ta gruntowna przebudowa. W ramach już niej, został wyburzony grzybek. Łazienki miejskie, no i bardzo smutny budynek, który został wyburzony. Czy znaczy, smutno, że został ten budynek wyburzony, czyli budynek ekspedy, ekspedycja dla pętli tramwajowej Nortowicza, przez co aktualnie linia tramwajowa te musi w niektórych kursach chociażby jeździć na pętle Banacha, czy też ogólnie żadna linia tramwajowa tutaj raczej nie może kończyć swojej trasy, tylko łącznie kursy skrócone, właśnie przez to, że musi być na jednym z krańców ekspedycja, a ten budynek został wyburzony na rzecz postawienia nowego pomnika, którego do Dziś nie ma, a ekspedycja została wyburzona chyba już z dwa lata temu, więc jakby nie ma to większego sensu. Co ważne i o czym trzeba niestety pamiętać, to jest to, że w ramach tej inwestycji przebudowa pasu Nortowicza. Planowane jest likwidowanie właściwie pętli tramwajowej. Tam ograniczenie będzie chyba do dwóch torów maksymalnie postojowych, ale de facto jeden tor będzie postojowy, a dwa, dwa tory przelotowe. A biorąc pod uwagę, że tutaj zazwyczaj kończą od dwóch do trzech linii w wakacje, bądź nawet czterech, to nie do końca rozumiem, jak to ma funkcjonować. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć rynnę, właśnie, która tutaj jest od tego nowego odwodnia, które została zrealizowana. Więc tutaj wszystko powinno schodzić. Oczywiście, na całej długości został wykonany zupełnie nowy asfalt. Ja nie do końca jestem przekonany, czy w tym miejscu trawaje nie poszły o krok dalej, bo po prostu nie chciały tego rozgotonować. Nie zrobić w tym miejscu rozchodnika. Chociaż domyślam się, że po prostu z uwagi na to, jakie są podkłady na dole, Mogłoby być to być trudne, pewnie by to też więcej czasu zajmowało i pewnie pieniędzy. Natomiast niemniej, w tym miejscu według mnie całkowicie rozchodniki były wystarczające, biorąc pod uwagę, że tutaj raczej wszelkiego rodzaju pojazdy uprzywilejowane mogą przejechać normalnie i jest bo tutaj korku po prostu nie ma. No ale no cóż, zostało to zrealizowane w ten sposób, że tutaj po prostu nowy asfalt się pojawił, nowy system odwodniowy na całym tym odcinku. No i powinno już teraz być lepiej. W teorii na całym odcinku, w praktyce z tego co ja tutaj patrzyłem, właśnie tym odcinku, który tutaj pokazuję przy tym przystanku tramwajowym, no tak tego odwodnie tutaj dużo nie ma, nie ma Co się Tutaj, słuchajcie, no czy ja widzę taką siedlę, na która się znajduje? No ja właśnie jakoś jej tutaj nie widzę. No ale, no, tramwaj musiał stwierdzić, że w tym miejscu to nie jest niezbędne. No, tak czy siak, też w ramach tej inwestycji, jak widzicie, jest nowa nawierzchnia asfaltowa na tych przejazdach, no i oczywiście nowe oznakowanie poziomu zostało w tym miejscu wylane. Na tym odcinku, tutaj, dzielącym tym pasie, też nie widzę nowego odwodnienia. No, właściwie tego mało zostało zrealizowanego, no ale chyba tyle powinno wystarczyć. A przynajmniej dajcie znać w komentarzach, czy w trakcie tych nawalnych deszczy, Jakoś to wszystko żyje w tym miejscu. Ale dobra, przejdźmy sobie już do tego tramwaju, który przekał z Krakowa. Tak, tramwaj w tym miejscu jest, oczywiście kursuje na dwóch liniach tramwajowych w ciągu tygodnia. Przez całe wakacje jeździ o linii tramwajowej 36 we wtorki i czwartki, jak i również na linii tramwajowej te w każdy weekend przez całe wakacje. I sobotę i niedzielę na pierwszej brygadzie. Na, tec, na, na 36, nie wiem na której brygadzie to jest z tego co pamiętam zmienne. Natomiast co ważne ten tramwaj jak widzicie sobie na spokojnie jeździ po warszawskich torach jest on dosyć ciekawym tramwajem bo on był ściągany dosyć długo do tego Krakowa bo ciekawostek, on korzystuje on był produkowany, znaczy ten tramwaj był produkowany w latach 1932 1966. Pierwotnie pierwszy raz do Krakowa został ściągnięty taki tramwaj w 1994 roku i następnie był przystosowany do warunków krakowskich, oświetlenie tam zmieniono, dodano lustarki, zewnę, lustarki Zarka zewnętrzna i w 1995 roku zostały one ściągane aż do 2004. 48 wagonów łącznie zostało ich ściągniętych, więc całkiem długo i były ściągane z niemieckiej norymregii, czy po prostu to były tramwaje już używane. Co ważne, te tramwaje kursowały dosyć długo, bo dopiero ostatni kurs był na koniec 2012 roku jako kursy liniowe, a oficjalne pożegnanie było 15 stycznia 2013 roku na linii tramwajowej nr Dwa. Więc takie ciekawostki, jeżeli chodzi o ten tramwaj w środku, oczywiście jest trochę miejsca w środku. Konkretnie 130 miejsc, z czego 42 siedzące. Znając życie, jak są jakieś koncerty, to w Warszawie możemy przekroczyć tą liczbę 130 miejsc, ale zobaczymy, może będę mieć okazję to przetestować. Ciekawostek, tramwaj ten, ten ma numer 186 od, pierwszy, od najstarszego tramwaju, który właśnie był tramwajem GT6 i jeździł po Krakowie. No i taka ciekawostka, że od 2010 roku posiada status zabytkowego. A teraz przez całe wakacje będzie jeździć po Warszawie jeżeli ktoś z Was chciałby go zobaczyć, no to tak jak powiedziałem jeździ we wtorki, czwartki na znaczy linii 36 i w weekendy, w soboty i w niedzielę na linii tramwajowej, te na pierwszej przy brygadzie, czyli w skrócie po prostu te zaczynając od pierwszego kursu w weekendy. No i tak jak tu widzicie, całkiem ładnie się prezentuje jest ciekawym tramwajem przynajmniej z mojej perspektywy bo jest przegubowy, jednak jest taki wysokopodłogowy, Przecież inaczej ja mam słabo, że tych tramwajów, które są przegubowe, a jednocześnie ten przegub nie jest miękki, tylko jest twardy. A tak właśnie ma to miejsce również w tym tramwaju i z ciekawostek ma nawet informację pasażerską w środku. No, dobra. To było na tyle z tego tramwaju. I jeżeli chodzi o samą przebudowę listy mam jeszcze ostatni fragment w tym miejscu. W tym miejscu, a konkretniej tutaj, ten nowy łuk został zrealizowany. Na tym całym łoku jest zupełnie nowe, e, e, no, nowe szyny, bo pamiętam, jak one tutaj sobie leżały wcześniej i teraz faktycznie już tutaj zostały zamontowane. W ramach tego, oczywiście, stale zostały zdemontowane, i też nowa nawierzchnia asfaltowa została tutaj zrealizowana. Na tym łoku też było zamykanie, jeżeli chodzi o przejazdy, więc były trochę, było tutaj trochę utrudnień. Niemniej, faktycznie ta inwestycja tutaj już została całkowicie zrealizowana, i tramwaje całkiem ładnie jeżdżą tutaj, i nie będę ukrywać. Że jak jechaliśmy tutaj tramwajem te ostatnio w ten weekend, w ostatni weekend, to były fak było faktycznie jakby ciszej. Więc może jest coś na rzeczy, że faktycznie. Bo o tym, jak te tramwaje warszawskie yy, tutaj frazowały te szyny, to jeżdżą ci ciszej, bo na tym moku naprawdę było całkiem cicho. Ale to może tylko wyłącznie jednorazowe wydarzenie, kiedy faktycznie tramwaje chodzą trochę No ale tak czy siak, to było na z tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonczek. Kolejne filmy to oczywiście inne warszawskie inwestycje, które się, się cały czas realizują w Warszawie w ramach Nowego Centrum Warszawy, takie jak Plac na rozdrożył Plac Powstańców Warszawy, Plac Centralny. Nowa ulica Chmielna, most na Paragę, który w końcu został ukończony na całej długości, czy oczywiście na, na przykład likwidacja tunelu ulicy Złotej, bo to też się teraz dzieje. Tymczasem kolejny film z Tramwaj Kierunek Nowoczesność pojawi się nie wiem kiedy, a w sumie może nie wiem, no coś tam na Muranowie będą tramwaje robić, więc może niedługo jakiś film na temat tego nowego rozjazdu się pojawi, a zobaczymy. Tymczasem pozostawiamy Was tutaj w chmurach, a właściwie w niebie, do kolejnego filmu. Cześć!